Szanowni Państwo, witam państwa serdecznie. Przedstawia oczywiście dzisiaj, tak jak jest w zapowiedzi sytuację epidemiczną oraz obecne plany związane z nowymi punktami powszechnymi szczepień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Rozpoczynając od sytuacji epidemicznej w tej chwili to są dane z rana, więc nie będą się pokrywały w statystykach przedstawionych przez MSWI. W naszych szpitalach przebywa na wszystkich trzech poziomach 1732 osoby 178 osób przebywa pod respiratorem. No i możemy powiedzieć, że jesteśmy na szczycie trzeciej fali, gdzie zauważamy pierwsze oznaki stabilizacji sytuacji w naszym regionie, więc no, są to dobre informacje. Nie przybywa w tej chwili chorych, tak jak jeszcze miało to miejsce i miesiąc temu, i trzy i dwa tygodnie, szczególnie w okresie świąt. Na ten moment się szczególnie przygotowywaliśmy. On był dla nas wszystkich bardzo trudny, również trudny dla całego systemu ochrony zdrowia w województwie kujawsko-pomorskim, ale na tym etapie możemy jeszcze raz podkreślam powiedzieć o pewnej stabilizacji. Mówimy tutaj oczywiście o ratownictwie medycznym. Te 11 dodatkowych karetek, które w tej chwili jeździ po województwie Kujawsko-Pomorskim, spowodowało również uspokojenie i znormalizowanie sytuacji, ale ale również i też tych, i ta ilość chorych, ilość zachorowania, następnie, co jest dla nas najważniejszą informacją, ilość osób, które potrzebuje zaopatrzenia w szpitalu jest coraz mniejsza, co nie oznacza, Szanowni Państwo, że my możemy mówić o jakimś już dużym i czy sukcesie, czy, czy spokoju, bo jednak prawie 1800 osób przebywa w naszych szpitalach. Przypominam, że 20 lutego. Podczas konferencji informowałem Państwa, że wtedy w szpitalach na COVID przebywało 800 osób, mamy 1800 osób, więc szpitale są bardzo mocno obciążone, jednak mam nadzieję, że trend który w tej chwili się utrzymuje, czyli powolne zmniejszenie się ilości osób w szpitalach będzie się utrzymywał w najbliższych tygodniach, co też oznacza, że obostrzenia, które wprowadził rząd oraz zastosowanie się do nich mieszkańców naszego regionu daje skutek i efekty. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o szczepienia, w tej chwili na terenie województwa kujawsko-pomorskiego funkcjonują 323 punkty szczepień. Są to przede wszystkim oczywiście są to punkty zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i są to obecne szpitale, szpitale węzłowe, ale również punkty w POZ-ach. Łączna ilość szczepień wykonanych to 394 tysiące, z czego 102 tysiące osób zostało zaszczepionych już dwoma dawkami. Przede wszystkim są to osoby związane z ochroną systemem ochrony zdrowia, służby mundurowe, które rozpoczęły szczepienia z końcem marca, ale też jak Państwo wiecie, osoby powyżej 70-80 roku życia oraz osoby przewlekle chore. Te szczepienia cały czas oczywiście trwają, jednak na, ten, na te osoby te szczepienia były przede wszystkim w tym momencie ukierunkowane. Od dziś mogą się rejestrować osoby już z rocznika 65, czyli 57-latkowie. Z każdym następnym dniem osoby młodsze również będą mogły zarejestrować się na szczepienia w naszym regionie. Ale w związku z tym szanowni państwo, że jest planowane zwiększenie, znaczące zwiększenie ilości szczepionek, dostaw szczepionek do Polski, zaistniała konieczność, aby zostały utworzone nowe duże punkty populacyjne w województwie kujawsko-pomorskim. I takie punkty przy współpracy z samorządami, a nasze spotkania w tej sprawie miały miejsce 30 marca, 1, następnie 2 lutego, w wyniku również korespondencji, współpracy koordynatorów z poszczególnych samorządów, zostały ustalone nowe punkty, ważne, duże punkty populacyjne w naszym regionie. Ale najpierw powiem też o tym, że w wyniku tej właśnie współpracy z samorządami podkreślam bardzo dobrej w województwie kujawsko-pomorskim zostało zgłoszonych 49 propozycji przez samorządy do tego terminu przez nas wyznaczonego, czyli do 11 kwietnia. W wyniku przesłania tych 49 propozycji przez Urząd Wojewódzki to praca pana dyrektora zespołu w Urzędzie Wojewódzkim i oczywiście codzienne, stałe kontakty z przedstawicielami tych samorządów co do funkcjonowania tych punktów. Narodowy Fundusz Zdrowia, kierując się kryteriami równymi w całej Polsce, przede wszystkim to. Jest równy dostęp wszystkich w każdym miejscu w województwie do szczepień w równym czasie. No Nie może być tak, że w jednym miejscu powstanie tych punktów na tyle dużo więcej, że będzie np. wyszczepialność dwa razy szybsza niż w miejscu oddalonym na krańcu województwa, więc takimi kryteriami kierował się Narodowy Fundusz Zdrowia. Wybrał 27 propozycji. Skierowanych przez y, wojewodę. Te 27 propozycji w tej chwili jest y, oczywiście analizowanych. Kwestia jest organizacji takiego punktu, y, y, kwestia jest zgody inspekcji sanitarnej. To w tej chwili się toczy, więc szczegóły związane z tymi punktami będą podane na początku przyszłego y, tygodnia. Mogę Państwu zdradzić jeszcze, że charakter tych punktów jest odmienny od tych 323 dotychczasowych, dlatego że jednak zaangażowany jest w to samorząd. Samorząd z reguły daje potencjał na przykład sali widowiskowej, świetlicy, dużego obiektu w dobrej lokalizacji, również wspomaga to organizacyjnie, jednak głównym podmiotem, który podpisuje umowę w ramach tego nowego punktu, jest podmiot medyczne, czyli szczególnie najczęściej są to POZ -y współpracujące z samorządami, ale również i szpitale, które taki potencjał wykazują, które takie możliwości mają. Podpowiem jeszcze, że z pewnym opóźnieniem wpłynął wniosek jedynego miasta prezydenckiego, miasta Inowrocławia po terminie 13 kwietnia jednak z uwagi na dobro mieszkańców Inowrocławia z uwagi na dobro również y, y, współpracy i dobrą współpracę z wszystkimi samorządami w województwie kujawsko-pomorskim również i ten wniosek zarekomendowałem pozytywnie z tego co wynika z rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia 28 punkt powstanie również w mieście Inowrocławiu będzie to jedyny powiat który będzie miał aż 3 punkty populacyjne Natomiast jeszcze raz podkreślam, że wszystkie punkty, które powstaną, ostatecznie będą zatwierdzone i podane do publicznej wiadomości są przygotowane w taki sposób, aby każdy mieszkaniec Województwa Kujawsko-Pomorskiego ten dostęp do szczepienia miał taki sam. Myślę, że warto również powiedzieć, no to jest ważna informacja, że pie pierwszy pilotażowy punkt, który zostanie uruchomiony w województwie kujasko-pomorskim przy współpracy z miastem Bydgoszcz zostanie uruchomiony na Fordonie. Będzie to początek przyszłego tygodnia. W tej chwili trwają ostateczne ustalenia Międzynarodowym Funduszem Zdrowia oraz miastem Bydgoszcz. Szczegółowa lokalizacja będzie jeszcze, szanowni Państwo, przedstawiona, natomiast myślę, że on ruszy na początku tygodnia, przynajmniej takie są założenia. I plany, i takie są oczekiwania. Warto powiedzieć, że jest też możliwe otwarcie tych nowych punktów poprzez wprowadzenie nowego rozporządzenia ministra zdrowia, które daje możliwość kwalifikacji szczepienia osobom z szerszego jakby katalogu. To też spowodowało, że te wymogi wcześniejsze, gdzie musi być obecny lekarz, pielęgniarka, zostały złagodzone. Jest to uzasadnione, szczepimy już młodsze osoby, osoby, które nie wymagają... Takiego nadzoru, no przecież o tym powie również Pan Dyrektor. W tej pierwszej fazie jeszcze osoby przewlekle chore, osoby, które nie, mogą, nie mogły na te szczepienia wyjechać z domu do punktu szczepień. Trzeba było jeszcze pić na miejscu, więc no trochę inne wymogi, inne wymagania są w tym momencie potrzebne. Też to rozporządzenie, które zostało przez Pana Ministra Zdrowia podpisane, umożliwia tak naprawdę powstanie tych punktów szczepień na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Może jeszcze zdanie na temat nowych obostrzeń, które zostały przedłużone o kolejny tydzień. Uważam, że to jest zasadne i potrzebne, z jednymi, znaczy z małymi wyjątkami, takimi jak uruchomienie żłobków, uruchomienie przedszkoli. Od, od poniedziałku również jest możliwe, aby. Dzieci w klubach sportowych, czyli na zasadzie sportu zawodowego brały udział w tych zajęciach, także od poniedziałku takie zajęcia będą mogły również być możliwe. Niestety lub stety dla sytuacji epidemicznej e, hotele będą e, i restauracje zamknięte co najmniej do 3 maja. Szanowni Państwo, no, przyspieszamy, Projekt szczepień. Wychodzimy z tej pandemii. Dzięki właśnie obostrzeniom musimy jeszcze troszeczkę wytrzymać. Wszystko wskazuje na to, że za kilka tygodni sytuacja zacznie już coraz szybciej wracać do normalności. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Szanowni Państwo. Intensywnie współpracujemy z jednostkami samorządu terytorialnego, jeżeli chodzi o szczepienia. Od stycznia ruszyły punkty szczepień, ruszyły punkty szczepień, ruszyły wyjazdowe szczepienia do osób niepełnosprawnych, które nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, ale ponadto umożliwiono osobom niepełnosprawnym, osobom, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, dowiezienie tych osób do takiego punktu. I tutaj było zadanie jednostek samorządu terytorialnego. To zadanie jednostki samorządu terytorialnego realizują bardzo dobrze i bardzo skutecznie. Między styczniem a końcem marca takich transportów odbyło się na terenie województwa około 1300 już. Tutaj wsparciem także służyła jednostki PSP, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. To pozwoliło skutecznie zadziałać. Cały czas jesteśmy w ścisłym kontakcie z jednostkami samorządu terytorialnego, z pełnomocnikami, którzy zostali powołani przez każdą gminę, jeżeli chodzi o organizowanie takich przejazdów. To są wideokonferencje regularne, to jest regularny kontakt mailowy, telefoniczny. I tutaj jakby ten etap jest już bardzo daleko zaawansowany aktualnie przystępując do tworzenia punktów szczepień powszechnych zostali powołani również pełnomocnicy koordynatorzy w powiatach w gminach którzy będą zajmowali się tymi punktami szczepień populacyjnych mamy z nimi kontakt oprócz tego również zostały wskazane osoby w jednostkach medycznych które wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego takie podmioty będą tworzyły i tutaj przy współpracy y, zarówno z tymi jednostkami samorządu, z tymi jednostkami medycznymi, jak i z Narodowym Funduszem Zdrowia, to co wcześniej powiedział Pan Wojewoda, udało się przygotować listę potencjalnych punktów i możliwości lokalizacji oraz Narodowy Fundusz Zdrowia mógł dokonać wyboru tych punktów, które y, umożliwiają jakby właściwe szczepienie we właściwym terminie naszym, na terenie naszego województwa. Bardzo dziękuję.